Witam wszystkich w dzisiejszym Moto Newsach. Zaczynajmy. Wyjątkowe Ferrari F520M zostało skradzione Gerhardowi Bergerowi, byłemu kierowcy Formuły 1, kiedy ten uczestniczył w wyścigu podczas Grand Prix San Marino na torze Imola. Wszystko miało miejsce w 1995 roku i od tamtej pory nie było wiadomo, co się dzieje z jego samochodem. Aż do końcówki 2023 roku, bo po prawie 3 dekadach udało się odnaleźć auto dzięki samemu producentowi, który w styczniu 2024 roku wysłał raport z kontroli historii samochodu brytyjskiej policji. Odbyła się ona z powodu zakupu tego egzemplarza przez pewnego Amerykanina za pośrednictwem brytyjskiego brokera w 2023. Samochód został wtedy sprowadzony na wyspy, a kontrola ujawniła, że był skradziony. Wartość samochodu to ponad 1 700 000. Jak się okazało, po kradzieży w 1995 Ferrari szybko zostało przetransportowane do Japonii i tam znajdowało się do czasu sprowadzenia go do Wielkiej Brytanii. W sprawie nie doszło jeszcze do żadnych zatrzymań. A teraz news ze świata naszych polskich aferek. Pani wjechała autem do sali gimnastycznej. Służby, które zostały wezwane na miejsce, przekazały, że kierująca pojazdem pomyliła pedał gazu z hamulcem. Trzeba zauważyć też, że uderzyła w boczne drzwi do hali, przez to wjechała do samego środka. Słuchajcie, z okazji 6. rocznicy powstania marki Cupra przygotowała aż 2 limitowane edycje modelu Formentor VZ5. Ma być to najbardziej ekskluzywna wersja. Liczba egzemplarzy, które są produkowane, jest ograniczona do 222 sztuk. Wyróżnikiem obu tych edycji są nowe matowe lakiery. Jeden to Cenzury Bronz Mat, a drugi Enceladus Grey Mat. Nie wiem, czy to dobrze czytałam, ale się staram. Które wchodzą także w nazwę tych edycji. We wnętrzu możemy zauważyć fotele Cup Bucket w kolorze czarnym. Muszę przyznać, że mi się podobają, wyglądają bardzo sportowo. Edycję też Enceladus Grey rozpoznamy nie tylko po charakterystycznym jego kolorze, ale także po ciemnych, chromowanych napisach i czarnym logo Cupry. Nie wiadomo, czy któryś z tych egzemplarzy zagości na polskich drogach. Producent na razie nie potwierdził, czy nowe wersje Formentora będą także oferowane w Polsce. Ale mam nadzieję, że tak. Mi się to auto bardzo podoba. Sama mogłabym takim jeździć na co dzień. Słuchajcie, to co tutaj się wydarzyło z Apple, to ja nie wiem, jak to w ogóle mogło się zdarzyć, ale Apple wydało ponad 10 miliardów dolarów na swój nieudany projekt samochodowy. Tak, 10 miliardów dolarów. Nie wiem jak. Nie wiem po co. Ponad 2000 osób pracowało nad projektem Titan, który Apple rzekomo anulowało w tym tygodniu. Gdyby Apple wprowadził samochód na rynek, prawdopodobnie kosztowałby około 100 000 dolarów. Pomimo wcześniejszych plotek, że będzie tu dużo więcej. Nie wszystko poszło na marne, ponieważ Apple, słuchajcie, stworzyło na przykład nowy szybek, tak? Który mógłby zmniejszyć ciepło słoneczne oraz przednią szybę, która mogłaby pokazywać kierunek naszego zakrętu. Ja uważałam, że był to głupi pomysł i nie wiem, czy warty, ale no wydali tyle pieniędzy, stracili, może coś właśnie zostanie wykorzystane w jakichś innych markach, no to się dowiemy. Ten news, słuchajcie, który teraz powiem, właśnie jest dla mnie najważniejszy, ponieważ uważam, że będzie on takim dużym przeskokiem i dokładnie mówimy o tym, że Bugatti umieszcza nowy silnik hybrydowy V16 w swoim nowym hipersamochodzie. Aby ułatwić, słuchajcie, oczekiwanie nam na ten nowy samochód i na ten silnik, zostało wypuszczone nagranie z dźwiękiem silnika, więc teraz sobie go posłuchajmy. Bugatti na razie nie chce podawać niestety więcej szczegółów. Poza silnikiem oczekuje się, że francuski hipersamochód będzie zupełnie nowym modelem, a nie ewolucją Veyrona czy Chirona. Kolejnym newsem, słuchajcie, jest to, że Porsche oficjalnie rozpoczęło odliczanie do swojego najbardziej hardkorowego Taycana. Światowa premiera zaplanowana jest już na 11 marca, więc już niedługo. I właśnie wtedy odkryją najbardziej dynamicznego Taycana wszechczasów. Tak oczywiście mówią.
Nowe zdjęcie zwiastuna opublikowane dzisiaj pokazuje tylko zaciemnioną sylwetkę, jak możecie teraz zobaczyć. Wielkie skrzydło z tyłu odróżni je na pewno od reszty, chociaż czuję, że Porsche dokonało też innych poprawek aerodynamicznych, które zobaczymy w przyszłym tygodniu. Najsilniejszy Taycan do tej pory to był Turbo S o mocy 938 koni mechanicznych. Można spodziewać się, że ta nowa wersja będzie miała na pewno dużo więcej i na pewno przekroczy granicę 1000 koni mechanicznych, aby dopasować się do Tesli Plaid S o mocy 1020 koni mechanicznych. I na koniec, ostatnim newsie, powiemy sobie o wielkim poruszeniu w Red Bull Racing. Holenderski The Telegraph ujawnił nowe szczegóły sprawy Christiana Hornera. To właśnie ten dziennik jako pierwszy napisał, że szef Red Bull Racing oskarżony jest o niewłaściwe zachowanie. Początkowo donoszono, że zachowanie 50-latka miało mieć cechy mobbingu. Horner miał krytykować publicznie jednego z pracowników, wysyłać mu agresywne wiadomości i żądać lepszych efektów pracy. W najnowszym artykule The Telegraph twierdzi, że sprawa jest jednak znacznie poważniejsza i pracownica, mając status pokrzywdzonej, przekazała całą dokumentację zewnętrznemu prawnikowi, który został wynajęty przez Red Bulla do wyjaśnienia sprawy. Sprawa cały czas jest w toku, Red Bull oczywiście zaprzecza i stoi murem. Czy wyjdzie coś więcej, czy ta sprawa ucichnie? Moim zdaniem będzie trwała dosyć długo, ponieważ wiele osób chciałoby, żeby Horner już zszedł z swojej funkcji, ponieważ no, trzeba przyznać, jest z tym dobry, no, cały czas ich team wygrywa. Toto Wolff też się już wypowiedział w jednym z wywiadów, że tej sprawie powinno się bardziej przyjrzeć. Słuchajcie, jeszcze raz przypominam, że zaraz zbliżamy się do 10 tysięcy subskrypcji, więc dawajcie te suby, lajkujemy, bo będzie konkurs na karty paliwowe. Zapraszam też do oglądania shortów. Ostatnio udało nam się wbić 1 milion pod shortem. Jestem wszystkim mega wdzięczna. Lecimy, budujmy to community i do zobaczenia w kolejnym odcinku.